Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zobaczycie prezentację statywu firmy Manfrotto. Jest to model Compact Action w kolorze białym, jak widać. Dystrybutorem w Polsce jest firma Hama, a cenę tego profesjonalnego statywu sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc pozostaje mi zaprosić Was do oglądania. Ok, więc przed nami profesjonalny statyw włoskiej firmy Manfrotto. Jak widzicie, w zestawie mamy fajną torbę. To możemy sobie zarzucić na ramię. Torba ma taki ściągacz. Jest wysokiej jakości. Jeśli chodzi o podstawowe dane, to ten statyw złożony zajmuje 45 cm. Rozłożony natomiast maksymalnie ma wysokość 155 cm. Zobaczycie to za chwilkę w dalszej części. Jego waga to nieco ponad kilogram, dokładnie 1160 g. Statyw wykonany jest bardzo porządnie, naprawdę jest solidny. Wszystkie elementy są naprawdę grube, sztywne, wykonane z bardzo dobrej jakości materiału. Mamy porządne zaczepy, też masywne, bardzo dobre stópki, które trzymają się na każdej powierzchni. Statyw nam się nie przesuwa. Każdą z tych nóg odginamy po prostu indywidualnie. Tutaj mamy pokrętło, żeby regulować sobie część wewnętrzną. Tu mamy pokrętełko, które umożliwia nam przełączenie się między trybem kamery a aparatu. Tu mamy jeszcze taką regulację tej sprzączki, która jest w środku, zaraz Wam ją pokażę. Natomiast samo filmowanie statywem jest bardzo proste. Jak widzicie, mam tutaj takie koło, wystarczy troszeczkę przesunąć je w tył i głowica jest odblokowana. Możemy ją sobie dowolnie wyginać pod każdym kątem praktycznie, z tym, że tutaj tylko w kierunku góra-dół, jeśli jest to zablokowane. Jak sobie odblokujemy, to możemy jeszcze wyginać nieco na boki. Daje nam po prostu większe pole do popisu. Cała głowica chodzi bardzo lekko, więc można sobie spokojnie robić jakieś fajne ujęcia w ruchu. Na przykład w tym trybie wideo możemy zrobić taki fajny przejazd kamerą. No i wystarczy, że sobie to przesuniemy do przodu i mamy to zablokowane, sztywne. Teraz zobaczcie genialną rzecz, czyli sam zaczep. Odblokowujemy. Mamy coś takiego. To umieszczamy w naszym sprzęcie. Już Wam pokazuję, jak to działa. I zobaczcie, to mamy już w naszym sprzęcie. Teraz wystarczy położyć sprzęt tutaj. Zamknąć blokadę. I już wszystko się nam trzyma. Wyjmowanie jest równie łatwe. Odblokowujemy, wyjmujemy i koniec. Więc bardzo fajnie to jest rozwiązane i sprawdza się w praktyce po prostu świetnie. Jeśli mamy kilka sprzętów, być może da się dokupić takie końcówki. Wtedy każdy sprzęt ma zamontowane coś takiego. Jeśli nie, to wymontowanie tego zajmuje kilka sekund. I robimy to bez żadnych dodatkowych narzędzi. Tak więc moim zdaniem ten statyw jest po prostu świetnie zaprojektowany i świetnie wykonany. Dla mnie bajka. Jeszcze warto, moi drodzy, zwrócić uwagę na takie szczegóły jak elementy gumowane. Chociażby zobaczcie tutaj. Jeśli w razie czego byśmy zapomnieli zablokować i cała głowica opadnie, nasz sprzęt będzie na tym, to ta guma fajnie amortyzuje tutaj upadek i zapobiega jakiemuś mocniejszemu wstrząsowi czy uszkodzeniu sprzętu. Tak samo mamy od tej strony, mamy taką miękką gumę i w momencie, kiedy nasz sprzęt tutaj przylega, to kładzie się na takiej miękkiej poduszeczce. Widzicie, to jest takie chropowate, więc nic się z naszym sprzętem nie dzieje, nie będzie miał przez to żadnych rys. I cóż, moi drodzy, podsumowując tą prezentację, statyw Manfrotto zdecydowanie najlepszy, jaki do tej pory miałem. Bardzo funkcjonalny, fajnie się sprawdza w praktyce i powiem Wam, że mi już by było ciężko się rozstać z tym, że statywem. Naprawdę po kilku dniach już użytkowania, obsługi przyzwyczaiłem się do niego tak bardzo, że po prostu nie chcę już innego statywu. To chyba jest najlepsza rekomendacja. Za chwilę zobaczycie też podsumowanie końcowe, taką planszę z oceną. Natomiast cenę tego sprzętu jak zwykle znajdziecie w opisie filmu.
Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!